Na temat Gravediggera niewiele można znaleźć w sieci oraz uniwersum Resident Evil. Początki tego robala nawiązują do wykonywania nadmiernej ilości badań i tworzenia wielu obiektów BOW z zastosowaniem wirusa T w laboratorium NEST, równolegle działającym z laboratorium, w którym William Birkin opracował najnowsze szczep wirusa G, jeszcze bardziej potężniejszego od poprzednika wirusa T. Obiektów testowych tworzonych przez Umbrella było tak dużo, że spalarnia o nazwie P12A nie była w stanie utylizować, wskutek czego doprowadzono do nieszczęśliwego skażenia pobliskiej gleby oraz zakażenia tym samym wszystkich organizmów w pobliżu. Najprawdopodobniej jednym z tych organizmów był wspomniany Gravedigger. Nie znamy niestety przebiegu mutacji owego stwora. Warto jednak nadmienić, że w początkowej fazie można go spotkać w kanałach owiniętego w kokon i dożywającego lub będącego w jakimś stanie hibernacji. Robol osiągał gigantyczne rozmiary, przez co musiał atakować większą ofiarę, w tym także ludzi. Taktyka była prosta. Zagonić potencjalną ofiarę w miejsce, gdzie nie ma ucieczki i wtedy przystąpić do ataku dzięki swoim śmiercionośnym i dobrze rozwiniętym szczękom, przypominającym jednego z kinowych potworów o nazwie Predator. W sprzyjających warunkach Gravedigger był w stanie składać bardzo dużą ilość jaj, z których wykluwało się Sliding Worms, tak zwane potomstwo. Warto również wspomnieć, że wybierał on miejsca dosyć wilgotne i miejsca ciemne, zazwyczaj były to kanały. Sliding Worms to małe robaki skaczące na swoją ofiarę w celu przyczepienia się do ciała i wysysania krwi jak pijawki. Z ciekawostek, moi drodzy, warto wspomnieć, że Jill Valentine w Resident Evil 3 Classic spotyka Gravediggera dwukrotnie na swojej drodze i dwukrotnie musi z nim stoczyć walkę. Pierwszą walkę toczymy przed wyjazdem tramwajem do wieży Świętego Michała. Są to kanały. I drugą walkę toczymy podczas wizyty na cmentarzu. Wtedy Jill zostaje dosyć mocno zaskoczona przez Gravediggera, który, że tak powiem, sobie przekopuje po prostu cmentarz, prawdopodobnie w poszukiwaniu jakichś zimniutkich zwłok zombiaczków do pożywienia się. Niestety z niewiadomych przyczyn Capcom postanowił wyciąć walkę z Gravediggerem w Resident Evil 3 Remake, nad czym dosyć mocno ubolewałem, kiedy ogrywałem ten tytuł w zeszłym roku na premierę. Nie wiem, czemu tak zrobili, czy zabrakło im czasu, czy po prostu poszli sobie na łatwiznę, czy brakowało pieniążków, czy brakowało generalnie jakiegoś mocniejszego wsparcia zespołu, który tworzył remake'a. Natomiast też temat wybrania Gravediggera nie był dosyć łatwym tematem, ponieważ informacji na temat samego robala bardzo mało w sieci jest i nie byłem w stanie skompletować jakby obszerniejszego materiału. Natomiast wybrałem, bo jest to temat niszowy, mało kto generalnie robi temat Gravediggera, więc myślę, że tutaj takie malutkie ciekawostki opowiedziałem, oczywiście, żeby to wszystko w miarę sensownie wyglądało i żeby to w miarę sensownie można było posłuchać. Jeżeli ten materiał standardowo przyjmie się dosyć dobrze, czy też statystyki tego filmu będą mi odpowiadać, no to na pewno w przyszłości kolejne materiały z uniwersum Resident Evil i obiecuję, że postaram się stworzyć coś troszeczkę dłuższego, tak żebyście sobie mogli dłużej pooglądać i posłuchać moje wypociny odnośnie jakichś tam stworów z uniwersum
Resident Evil. Nie będę podawał tematu, będzie to niespodzianka, a kiedy się pojawi kolejny taki materiał, tego też wam nie powiem, bo sam nie wiem. Natomiast oczywiście dziękuję wszystkim za obejrzenie owego materiału z Gravediggera, za wszystkie komentarze, pozytywne komentarze, negatywne, łapki w górę, łapki w dół. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Hejo, na razie.